witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Witamy się z Songdo. Jesteśmy teraz na dachu jednej z kawiarni po to, żeby napić się kawy, a potem będziemy iść na plażę. Pewnie się zastanawiacie, co jest takiego interesującego. Już wiele razy tutaj byliście razem ze mną. Jest tutaj festiwal, na który chciałabym was zabrać. I to jeden z pierwszych filmów na moim kanale właśnie z serii festiwalowej, bo to nie pierwszy i nie ostatni, na który się wybierzemy, dlatego że jesień jest sezonem festiwali, dlatego pojedziemy jeszcze na jeden festiwal, to na pewno, i mogę wam zdradzić, to będzie Gamcheon Village oraz jeszcze, jeżeli mi się uda, to w przyszłym tygodniu będzie kolejny festiwal, ale to już będzie kolejna niespodzianka. Dzisiaj pójdziemy na Songdo, zobaczymy, co ciekawego mają, i jak tylko wypijemy kawę, to zabieram właśnie was na ten festiwal. Zobaczymy, jak on wygląda, jak Koreańczycy bawią się na takich imprezach plenerowych. Samochody, które widzicie za mną z taką wielką kamerą, to są samochody, które sprawdzają, czy inne samochody parkujące zaparkowały odpowiednio. Jak źle, to wtedy jest skanowana tablica rejestracyjna i samochody dostają mandaty na pocztę, które muszą opłacić. W sposób, na przykład my dostaliśmy mandat, dlatego że zaparkowaliśmy w nieodpowiednim miejscu na Gwangnali. Na Gwangnali nie można parkować na przykład w takich miejscach jak to. Nie można parkować w małych uliczkach, tylko i wyłącznie w wyznaczonych parkingach w całej dzielnicy, więc trzeba naprawdę uważać, żeby nie zaparkować nie w odpowiednim miejscu. Jak widzicie, zatrzymuje się tutaj też autobus, który oprowadza po całym Busan. Autobus, gdzie możecie wsiadać i wysiadać na całej drodze tych autobusów. I to są różne przystanki właśnie w takich miejscach, w których warto odwiedzić, zwiedzić, dzięki czemu nie marnujemy czasu na komunikację miejską, a możemy się przyjechać właśnie takim autobusem. Są też niektóre autobusy, które mają właśnie odkryty dach, gdzie... Spójrzcie, chyba mamy jakąś gwiazdę tutaj. O! Ale nie wiem, kto to jest. O, Kwizat! Tu! Here! Elia, uważaj! Właśnie spotkaliśmy sławną youtuberkę Lala, która stała się na tyle sławna, ma około 1,5 miliona subskrybentów i nagrywa właśnie program dla telewizji, dlatego przyjechała właśnie tutaj do Busan na Songdo. Pewnie zwiedziła festiwal, który jest w tym miejscu. Fajnie tak kogoś sławnego spotkać, chociaż jej nawet nie zna, bo dopiero mój mąż mnie poinformował o tym, że to jest właśnie sławna youtuberka, i oczywiście ci wszyscy ludzie podążający za nią krok w krok. Jak już wam wcześniej wspominałam, każdy festiwal nie może się obyć właśnie bez namiotów. Tym razem mamy namioty biało-zielone, a w takich namiotach najczęściej możecie coś zjeść, możecie zrobić coś z niczego, takie DIY, wygrać jakiś prezent albo dostać jakiś prezent. W zależności od festiwalu można zyskać co. Widzę, że pani jogurcik też się znalazła. Oczka. Idziemy do pierwszych stanowisk. Będziemy patrzeć, co mają ciekawego tutaj w ofercie. Dla jakichś starszych ludzi pewnie jakieś badania. Stanowisko to jest malowanie rączek. Mieliśmy zeskanować kod i dostaliśmy balon dla Eliasza. Takie jabłuszko. Pokaż.
takie jabłuszko wyglądające w taki sposób. Dostał tatuaż i do tego dostał nawet z serduszkiem, które było dodatkowo, więc dostał mały prezencik, co tak słodko wygląda, naprawdę. Mamy także handmade. A tutaj robią z rysunków kubeczki. Jedną z takich popularniejszych rzeczy właśnie na takich festiwalach to są na przykład stanowiska z tarotem, z przepowiadaniem przyszłości. Bardzo często takie coś jest pokazane. Wcześniej nawet widziałam dla par mieszanych. Właśnie nie wiem, czy oni robią to dlatego, że znają angielski, czy po prostu to jest jakaś specjalizacja specjalna, żeby po prostu przewidywać przyszłość dla obcokrajowców, raczej rodzin mieszanych. Moje dziecko w tym momencie poszło sobie poskakać, ale my nie będziemy przeszkadzać i pójdziemy dalej pozwiedzać, zobaczyć co jest w kolejnych namiotach. Niestety Eliasz musi sobie troszeczkę postać w kolejce, bo jest całkiem spora. Chyba jest bezpłatne, dlatego tak się też poustawiali. Jest maskotkami festiwalu. Dwie ryby i coś, o nie, i unicorn, jednorożec albo dwurożec, powiedzieć co to było, czy jednorożec, czy krówka z rogiem, czy nie wiem. Festiwale nie mogłyby się obyć bez oczywiście koncertów, bez muzyki, tym bardziej w Korei, gdzie Koreańczycy są znani z tego, że mają świetny głos, naprawdę dobrze śpiewają. Mój mąż też, ale ja mu nie pozwalam śpiewać. On mi nie pozwala, ja mu nie pozwalam. Ale tak bywa, ja nie mam talentu w ogóle. Kiedyś mój mąż na przykład mi powiedział, Martyna, jak mnie na początku poznał, Martyna, to jest niemożliwe, że ty tak źle śpiewasz. Ty musisz bardzo dobrze śpiewać, no zaśpiewaj. Wystarczyło, że zaśpiewałam parę sekund i od razu wtedy poinformował mnie, żebym już więcej tego nigdy w życiu nie robiła. A ja mu powiedziałam, dobrze, to ty też mi nie będziesz śpiewał. Mam raz po to, żeby wejść w ten piasek. Na pewno nie będę miała piaskownicy w górę. Kolejną imprezę, najpierw podejdziemy tutaj do małego basenu z tego co widzę, a potem zobaczymy co się dzieje na dużej scenie. Chciałabym pokazać wam coś więcej z tego, ale jednak nie jest to mój styl zabawy. Tutaj po prostu łowią te ryby. Ci, którzy złowią, dostają ją w gratisie, można to powiedzieć, i wkładają je do worków. No niestety, ja nie lubię takich imprez, więc nie będziemy tutaj dłużej przebywać. Idziemy na scenę główną, gdzie zaczęły się tańce! Słuchajcie, tu jest jury! I to jest jakiś konkurs. Mają stanowiska z jedzeniem. Mamy na przykład stanowisko, gdzie są napoje. Piwo, wodę i wszystko, jak widzicie, są w specjalnych lodówkach. Pory ruch, dlatego trzeba uważać. I jest klasyka, czyli takoci, takie szaszłyki z kurczaka. Mamy szaszłyki razem z tok oraz kiełbaską. Kiełbaski na patyku, mandu. Widzę, że jest padżon, można kupić rybę. Nie wiem, czy znacie, ale też jest koreańska kaszanka. Dam wam napis, jak się nazywa, bo oczywiście w tym momencie zapomniałam, kiedy potrzeba. Z tego, co widzę, jeszcze są zupy. Jest też klasyka, czyli fish cake'i, zupa z fish cake'ów, z ciasta rybnego, padżony. O, tu smażą na przykład ryby. Powiem wam szczerze, że nawet bym zjadła taką sobie rybę. Klepują padżon. Ale ten jest taki nietypowy, bo jest z ciemniejszej mąki. Spójrzcie, ile tu jest ludzi, ile jest stanowisk do siedzenia, a wszystko jest zajęte karownym z słodkich ziemniaków. A tutaj mamy kolejne stanowisko. Mamy też kukurydzę gotowaną na parze. Do tego mamy ryby i padżon.
zielony, więc widzicie, stanowisk z rybami jest naprawdę dużo, ale czemu się dziwić, bo to przecież festiwal z rybami. Tutaj pani przygotowuje sundę, które wygląda w taki sposób. Sundę to w przeciwieństwie do naszej polskiej kaszanki, ona w środku jest razem z makaronem z słodkich ziemniaków. W Korei są także popularne tureckie lody, które są na wafelku. I takie lody właśnie podaje taką wielką łopatką. My trzymamy, a on po prostu podaje, wyrywa nam. Taka ciekawa zabawa, ciekawostka, naprawdę fajna. O. Możecie też spróbować kanapki z rybą. Na ciepło, z sosem. Piszcie się też, ale kebab także jest popularny. Ten w placuszku, mniej w bułeczce. Macie stanowisko z sashimi, czyli surową rybą z sosami i sałatą. Sashimi jest bardzo popularne w Busanie, na wielu stanowiskach, w wielu restauracjach koło morza, z widokiem na morze można właśnie spróbować takiej ryby, ale oczywiście to tylko dla fanów, bo nie wszyscy są gotowi na to, aby zjeść surową rybę. Ja na przykład nie jadam, dlatego raczej nie chodzimy z moim mężem, chociaż on pewnie by się skusił. Ale żeby dostać coś do jedzenia, najpierw trzeba kupić kupony. Każdy kupon podlega danemu jedzeniu. I na przykład mamy, z tego co widzę, takoci, mamy long sausage. Czy takoci랑 소세지? Elias, zostań. Sundae, czyli właśnie tą kaszankę na ciepło. Elia, to jest mamy. To jest mamy, ty masz. I mamy posiłek na dzisiaj i to jest sundae razem z cebulą oraz jest zielona papryczka. Do tego mamy sos taki czerwony na ostro, takoci oraz kiełbaska dla Eliasza. Teraz jest na rozdanie nagród, tak kto miał najlepszy występ. A całość wygrały panie, które dały pokaz taekwondo. Jak widzicie, w takim wieku dały sobie radę. Teraz będzie pokaz dziewczyn z Europy. Chyba będą tańczyły albo śpiewały i one są ze Słowacji, albo też wiem, że przez moment myślałam, czy to nie Polki, dlatego że usłyszałam trochę podobne słownictwo do włoskiego, ale jednak później zauważyłam, że imiona miał wypisane, to były właśnie chyba po słowacku, jak to się kojarzę. Właśnie pan poinformował, że są z Czech, czyli Czeko. Czeko, czyli Czechy. Słuchajcie, nawet nauczyli się koreańskiej piosenki. Nie, miejsce, które chciałam zobaczyć, to są stanowiska z handmade. Sobie przejdziemy się uliczką, zobaczymy co mają. Dla wszystkich fanów winowe długopisy. Czasami żałuję, że nie mamy dziewczynki. Zobacz, jakie słodkie rzeczy. Tematycznie Halloween. Ale ładne. To jest na telefon. Przyklejacie z tyłu i macie taki uchwyt na telefon. Oczywiście ubranka dla piesków. Jest i papuga. O ja, jedna. Festiwal się zakończył, taki festiwal trwa tutaj 3 dni, więc jeszcze jutro, czyli w niedzielę będzie okazja, żeby tu odwiedzić. Raczej my już jutro nie będziemy, ale jak widzieliście, całkiem fajnie było, sporo rzeczy jest do robienia, do zjedzenia, są zabawy, są koncerty, więc naprawdę fajnie można się bawić na takim festiwalu. Dziękuję wam bardzo, że byliście razem ze mną. Oczywiście zapraszam was do polajkowania filmu, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Bye!